to jest mój ulubiony obóz zimą i latem. Jest tu dużo zieleni, przyrody, można się dużo nauczyć i są w dobre kiełbaski. Ja jestem pierwszy raz. Stwierdziłam, że muszę tutaj jeszcze wrócić, póki nie jestem za stara. W zeszłym roku byłem i mi się podobało. Na przykład tam były optymistki, kajaki. Jest czadowo. Magia, surf, kampu, serwy, zarówno latem, jak i zimą. Taki piękny, malowniczy krajobraz kampu Serwy, który znajduje się nad jeziorem, w samym sercu Puszczy Augustowskiej, z dala od cywilizacji, gdzie mogą oddychać tym świeżym powietrzem, które samo w sobie jest dla nich wręcz lecznicze. Jest to miejsce, gdzie mogą uczestniczyć gościnnie w programach innych obozów. Daje im to szansę tak naprawdę na poznanie być może nowych pasji. No jest pomieszane. Nigdy jeszcze na obozie Science nie byłem. Byłem w zeszłym roku i było fajnie. Można tam się dużo dowiedzieć na temat przyrody, ptaków i robić super eksperymenty. Dzieci miały możliwość kontaktu bezpośredniego z przyrodą. W takim sensie, że brały udział aktywnie w chwytaniu ptaków w sieci ornitologiczne. Mogły generalnie obejrzeć te ptaki z bliska, co w zasadzie dość rzadko się zdarza. A przede wszystkim miały możliwość bezpośredniego kontaktu z nimi. No fajne było, jak łapaliśmy ptaki. Rozkładaliśmy siatki. Żeby wiedzieć, czy przylatują tutaj z powrotem te ptaki. Kolejną rzeczą było przekazanie młodzieży, w jaki sposób generalnie zachowywać się, powiedzmy, w warunkach leśnych. Miały bardzo ładnie wyjaśnione to, w jaki sposób ten las funkcjonuje, w jaki sposób może być dla nich użyteczny. Jak się poruszać po tym lesie, tak żeby nie płoszyć na przykład zwierząt, zachować ostrożność. Bo rozpoznajemy, jakie tropy są jakiego zwierzęcia, budujemy prowizoryczne szałasy. W których w razie czego mogłyby przetrwać na przykład niepogodę przez kilka lub kilkanaście godzin, co słoim zresztą dość świetnie. Wołamy sowy. Ja w ogóle nie wiem. Robimy różne eksperymenty. Pani powiedziała, że zrobimy jakiś wybuch mały. Staram się przeprowadzać takie bardziej kolorowe doświadczenia, bo wiadomo, że takie rzeczy bardziej działają na dzieci, bardziej im się to podoba. W większości są to rzeczy, które dzieci mogą znaleźć bezpośrednio w domu, taka jakby chemia z kuchni. Najbardziej mi się podobały te mikstury. U nas się niestety rozbiło, bo kolega nie wcelował. Na mleku dodawaliśmy barwniki i maczaliśmy patyczek zamoczony w detergencie. Kubeczki latały i trzeba było je zbierać. Mają być elementy survivalu. I co jest nam potrzebne w życiu, kiedy będziemy na przykład zagubieni gdzieś? Bo jeżeli dzieciom wytłumaczymy wszystkie te podstawowe procesy, które są dookoła, nauczymy je szacunku do samych siebie, a tym bardziej do świata, to w tym momencie możemy już tylko liczyć na zdecydowanie zdrowe i dobrze, racjonalnie myślące społeczeństwo. Na rękodziele tutaj próbuję rozwijać uczestników manualnie przy pomocy takich materiałów jak filofany, też techniki dekupażu. Nie tylko dzieci malują, rysują pastelami czy węglem, ale także przy tym rozwijają się, ćwiczą swoją kreatywność. Bardzo lubię robótki ręczne i tego typu rzeczy. Chciałam spróbować projektować. ABC projektowania to jest obóz dla dziewczynek, które są zainteresowane modą i ubiorem. Daje im możliwość rozwijania pasji i poznania podstaw związanych z krawiectwem. Zaczynamy od podstaw szycia ręcznego. Niektóre dziewczynki już potrafią. Zaczynamy właśnie od szycia drobnych elementów, takich jak broszki, biżuteria. I potem powoli zaczynamy się uczyć podstaw wykroju. Następnym etapem jest szycie na maszynie, też sposoby fastrygowania. Będziemy się uczyć też upinania materiału na manekinie. Takie znalezienie sposobu, jak się łatwo zainspirować. Moje ulubione zajęcia to majsterka. Dzieci, które przyjeżdżają tutaj, mają ogromne zaangażowanie, ogromną pasję w tych działaniach na majsterce. Zaczynamy od kwestii bezpieczeństwa. Właściwie nie ma tu ograniczeń w pewnym sensie co do ich fantazji. Zrobiłam niedźwiedźmina, pistolety i tak. Takie serduszko. Angielski jest przede wszystkim zabawą, staramy się poznawać nowe słownictwo, ale przede wszystkim się bawić, poznawać gry, śpiewamy też piosenki. Dzisiaj robiłyśmy części ciała, więc po częściach ciała zrobiłyśmy super rozgrzewkę, oczywiście po angielsku, a potem poszłyśmy na Małpi Gaj, gdzie też różne aktywności po angielsku się odbywały.
teatru to jest coś, co zawsze chciałam robić. Lubię aktorstwo. Chcę zostać kiedyś aktorką. Podoba mi się ten zawód. Stwierdziłam, że pójdę na ten teatralny i zobaczę, jak to wszystko wygląda. Byłam tutaj w zeszłym roku, tak na próbę, zobaczyć, jak to w ogóle będzie. Pani Paulina jest też fajna i głównie dlatego wróciłam. Obóz polega przede wszystkim na nauce technik aktorskich, technik teatralnych, tego, na czym polegają etiudy, na czym polega budowanie postaci, na dobrej zabawie. Trochę też tutaj są elementy dramy, czyli też uczymy się komunikacji. I robimy bardzo dużo scenek. Mam dużo roli do nauczenia się. Przede wszystkim w tym roku jakoś mniej pracujemy nad oddechem, chyba mniej osób ma z tym problem. Nauczyłam się głośno mówić i wyraźnie mówić. No, że tam mogę zagrać kogoś innego niż na co dzień jestem. Dzieciaki, które tańczą, odgrywają pewne sceny, wcielają się w role. Wplatam w te elementy akrobatyki i dbam o ich ogólny rozwój. Nauczyłam się tańczyć. Dużo lepiej niż tańczyłam. Zajęcia na hali dla obozu piłkarskiego odbywają się praktycznie codziennie. Nie tylko gramy tam w piłkę nożną, ale też dziewczynki w to, co najbardziej lubią, jak chociażby nawet gra we flagi. Kapiemy piłkę i strzelamy bramy. Gramy w piłkę, uczymy się kiwać i gramy mecze. Dzisiaj gramy kontra inna szkoła. Lego są i zajęciami programowymi dla niektórych grup, a niektóre grupy mają te zajęcia raz na jakiś czas, jako dodatkowe. Chłopcy szczególnie uwielbiają budować wyścigówki bądź jakieś samochody opancerzone, gdzie potem pod koniec zajęć robimy albo wyścigi, albo jakąś bitwę pancerną. Są również prowadzone zajęcia cyrkowe. Uczymy się chodzić na szczudłach. To jest najlepsze, co mogę powiedzieć. Nauczyłam się kręcić talerze. Mają możliwość upieczenia swoich własnych ciasteczek. Będziemy piec ciastka! Są jeszcze zajęcia inne, na przykład gry i zabawy z panią Lamą. Bardzo fajne, chyba najlepsze, bo jest sport. Jeśli aura sprzyja, to dodatkowo lodowisko, czy sanki, czy też kulik. To są elementy, których nie może zabraknąć. No jest chłodno, fajnie. I nie jest gorąco. Szkoda, że nie ma śniegu. No zimą jest trochę zimniej. Ale jak się dobrze ubierze, to jest bardzo dobrze. Jezioro jest totalnie wyłączone z użytku. Się więcej przybywa w środku, niż więcej na dworze. A serwy nawet zimą są ciepłe, gorące i super. Na kampserwy zapraszamy dzieci ze szkoły podstawowej plus na obóz science dzieci z pierwszej gimnazjum. Dzieci kwaterowane są w dwóch budynkach, w pokojach 3, 4 lub 5 osobowych z łazienkami bądź też z umywalkami w pokoju i wtedy łazienka znajduje się na korytarzu. Oczywiście przy kwaterunku uwzględniamy płeć dzieci, wiek oraz obóz, na jakim się znajdują. Staramy się również realizować sugestie rodziców. Pokój jest w tej chwili tak jakby nie domem, są wszystkie tam osoby, kochane. Jest tak jakby zastępczym mieszkaniem. To jest tak jakby taki dwutygodniowy domek, gdzie trzeba dbać. Jest dla mnie teraz takim miejscem głównie spotkań. Miejscem tylko do spania, bo raczej mało tam czasu spędzamy. Odpoczywam tam. Pokój jest tak jakby domem, bo czuję się jak w domu. Mam łóżko i nie jestem w nim sama. Posiłki są dobre. To jest pyszne. Smaczniejsze niż w naszej stołówce w szkole. I wszyscy się bali, że schudnę, a nie, na szczęście nie schudłam, bo jest bardzo dobre jedzenie. Posiłki wydajemy w formie szwedzkiego stołu. Dziecko może sobie włożyć więcej, mniej, dołożyć, jeżeli coś mu smakuje. I są trzy posiłki. Śniadanie, obiad, do obiadu oczywiście deser. Staramy się, żeby jak najczęściej były owoce i kolacja. Ale mamy również podkarmiaczkę. Mogłabym je porównać do jedzenia, które jem w domu. Wiem, że jest wszystko robione, a nie z torem. W naszej kuchni nie stosujemy chemii. Bazujemy na naturalnych składnikach. Jeśli chodzi o mięso i o drób, to mamy zawsze świeży, bo to przywożą nam dostawcy codziennie. Tak samo jest i z nabiałem, i z warzywami. Kącik syrwiański to są nasze wyroby, czyli chleb na wiejskim zakwasie z mąki żytniej, mięsko pieczone, paszteci, które robimy też same, tak samo ogórki konserwowe.
myślę, że jest to dość takie wyrafinowane właśnie jedzenie. Tym bardziej, że koleżanka nie może pszenicy. Ja mam dietę bezglutenową, ale zawsze robią coś dobrego i jest to prawie to samo, co jedzą inni. Najbardziej mi na razie w tym tygodniu smakowały naleśniki. Chyba na razie hot dogi wygrywają. Bardzo mi smakowało spaghetti i parówka w cieście. I są pyszne omlety. Grzanki z serem. Moja mama robi lepsze, ale nie jest złe. Pedagog dużo mi dał. Pracy w grupie, dogadywania się z ludźmi mimo różnic, samodzielności, kreatywności i też odpowiedzialności. Rozwinąć swoje zainteresowania. Pobyt na kampie przede wszystkim uczy integracji, zrozumienia dla drugiej osoby, poczucia jakiejś takiej wspólnoty tak naprawdę, ponieważ każdy z nas jest inny, każdy ma swoje jakieś wady, zalety. Nauczyłam się, jakby być tolerancyjna. Usamodzielniają się przede wszystkim. Przestałem już tęsknić za rodzicami, tylko pomyślałem, jakie fajne rzeczy dzieją się na tym obozie. Dzieci nawiązują kontakt, umawiają się na kolejny termin i przyjeżdżają następnego roku. Byliśmy w tym samym obozie, w tym samym pokoju i w tym roku tak samo jest. Umówiłam się też z koleżankami. W autokarze poznałam parę osób. Z autobusu się znamy. Tak. Bo zawsze warto mieć z kimś porozmawiać. A żeby z kimś porozmawiać, trzeba najpierw zawrzeć znajomość. Jest kadra, która mnie zawsze dopilnuje. Która pomaga nam przejść tą drogę do samodzielności. Przewodnikiem po tym kampie. Fajnymi ludźmi. Którzy mają ci wspomóc i zrobić tak, żeby było ci jak najlepiej. Ważne jest to, jak ktoś poprowadzi zajęcia. No bo jeśli cały czas opowiadał, to za ciekawe by nie było. I bez nich, no to myśmy sobie nie poradzili. Uwielbiam to, że dzieciaki są szczere. Są w stanie nam tak bardzo fajnie okazać swoje emocje. I to, że mogę się dzielić z nimi swoją pasją i swoim hobby. Dzieciaki są nieobliczalne i nie wiadomo, co się wydarzy tak naprawdę na takich zajęciach. Dzieci przypominają mi o tym, jak sama byłam dzieckiem. Nie oceniają, nie wstydzą się. I są bardzo wdzięczne. I my jako kadra chcemy te wszystkie takie dobre wartości i dobre cechy zaszczepić w dzieciach po to, żeby potem jak wrócą do domu dalej działały już z takimi dobrymi nawykami. Jest bardzo otwarta na nasze pomysły. Jest bardzo wesoły i też jest trochę poważny. Jest tak jakby pół na pół. Bo ja ją znam już z kampu juniora. Zawsze czyta nam Narnię na dobranoc. I czyta nam bajki! Kadra jest tak jakby najważniejsza, bo bez niej nie byłoby nic, nie byłoby nic zorganizowane. Nie mogę wspomnieć o paparazzi, o wszystkich kucharkach. Wszyscy tutaj są bardzo ważni, jak rodzina. Gdyby rodzina nie była zgrana, tak naprawdę nie byłoby Chrisa, nie było tych super obozów. Przyjechałem tutaj, aby robić zdjęcia dzieciom. Robić zdjęcia, czyli dokumentować ich obecność na zajęciach i ogólnie aktywności różne na kampie. Ta cała atmosfera, ten cały klimat często sprawia tak, że właśnie chce się tam wracać. Chce się tam wracać i poznawać nowych ludzi, ale też i zabierać ze sobą tych, których się już właśnie poznało. Można wielu przyjaciół poznać i patrzeć na piękne jezioro z mleka. Cieszę się, że poznałam te osoby, co poznałam. Są cały czas z nami, z serwami i chcą tutaj wracać. Taki uścisk dziecka na koniec, bezinteresowny, jest nie do opisania. Polecam serwy każdemu. Firma, której można zaufać. Mam do nich duży sentyment. Zwiążą się dla mnie z tym takie szczególne wspomnienia. Przecudne serwy. Sama Puszcza Augustowska jest dla mnie wyjątkowym miejscem. Ten moment, kiedy mówi się, że turnus został zakończony, niby to jest wszędzie, ale w serwach jakoś inaczej to się czuje. Tutaj jest inne życie, troszeczkę jest inny świat. Uczymy się pewnych nowych zasad, które potem mogą dużo bardzo zmienić w naszym codziennym życiu. Uczymy się wspólnego funkcjonowania, uczymy się trochę życia w tym wszystkim. Tego, jak potem można zmienić, zmieniając siebie tutaj na miejscu, jak można potem zmienić świat.